W tych pięknych okolicznościach przyrody działa firma, która na co dzień pomaga mieszkańcom Ponidzia. W jaki sposób? O tym właśnie teraz. No, organizujecie Państwo bardzo dużo, bardzo różnego rodzaju akcji. Jakie to są akcje? Rzeczywiście, to są bardzo różne akcje poprzez pomaganie dzieciom w szkołach czy w przedszkolach, które się znajdują w okolicy, poprzez organizowanie kiermaszów, z którego cały dochód jest przekazywany dla osób walczących z chorobami. Mieszkańców Ponidzia. Tak, tak, oczywiście. Albo powiązanych po prostu tutaj z nami gdzieś bliskimi po prostu. Zorganizowaliśmy też wyjazd do schroniska, gdzie przekazaliśmy karmę dla zwierzaków. Wyszliśmy z tymi zwierzakami, mogliśmy z nimi pobyć. I to jest tak, że pracownicy organizują te akcje, tak. Zachęcają, aby mieszkańcy też się w nie włączali, prawda? Dokładnie tak. Jeżeli... I wspólnie robicie dla tej lokalnej społeczności dużo. Tak, jeżeli tylko możemy, to angażujemy jak najwięcej firm z okolicy, jak najwięcej osób, żeby pomóc jak najszerszemu gronu osób. Wolontariuszy w firmie jest dużo, którzy właśnie takimi rzeczami się zajmują? Nasz wolontariat liczy ponad 40 osób, także myślimy, że jest to liczna grupa. Jest to dla nas takie wspierające, nie jest to praca od 8 do 16, czujemy się ze sobą na pewno zżyci, jak taka jedna wielka rodzina. Rodzina, która sobie nawzajem pomaga. Tak, dokładnie tak. I cieszymy się, że możemy po prostu pomóc innym i to nas buduje. No właśnie, Pani jest przykładem takiej współpracy, bo Pani stowarzyszenie na co dzień współpracuje z firmą. W jaki sposób? Stowarzyszenie Krewcy Ponidzianie, które na co dzień organizuje zbiórki krwi szpiku kostnego lub też pomoc charytatywną dla mieszkańców Ponidzia, na co dzień współpracuje z firmą i bardzo sobie cenimy tą współpracę, ponieważ jest to współpraca merytoryczna, ale i także finansowa. Pracownicy firm bardzo chętnie uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, wspierają nasze działania, wspierają bardzo promocje. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz ważniejsza właśnie w przedsiębiorstwach. Jakie jeszcze macie plany, pomysły na tę działalność? Staramy się, żeby to była jedna akcja w miesiącu i teraz na przykład w sierpniu mamy zamiar sprzątać Nidy na kajakach. Drodzy Państwo, to są ludzie, którzy bardzo twardo stąpają po ziemi, nie chodzą na pewno z głową w chmurach. Dominik chyba też nie, chociaż chmury zdaje się, że ogląda teraz z bliska.